Jesteśmy w Zawierciu, mieście dobrych połączeń, ale nie tylko komunikacyjnych. Zobaczcie sami. Witam w Zawierciu, w mieście, które się zmienia. Powołaliśmy do życia Agencję Rozwoju Zawiercia, która we współpracy z inwestorami ma tworzyć nowe miejsca pracy. Nie ma tygodnia, aby do Agencji Rozwoju Zawiercia nie wpłynęły zapytania ofertowe, zapytania o nowe tereny inwestycyjne. W trzyletniej praktycznie działalności agencji, niespełna trzyletniej działalności, udało nam się już sprzedać 17 działek, które kupiło 9 inwestorów. To są firmy, które już pobudowały zakłady przemysłowe na terenie strefy i te firmy, które dopiero przygotowują się do procesu inwestycyjnego, są na etapie projektów budowlanych, uzgodnień, pozwoleń. Potencjał tej strefy to jest około 2000 miejsc pracy. Tyle jesteśmy w stanie wygenerować pracą i poprzez nowe inwestycje dla mieszkańców Zawiercia. Dbamy również o zaspokojenie mieszkańców w zakresie kultury fizycznej. Na co dzień te zadania realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mamy również szeroką ofertę skierowaną w kierunku dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców naszego miasta, którą realizuje Miejski Ośrodek Kultury. Staramy się, żeby ta propozycja, ta oferta kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury była szeroka, zarówno pod względem zainteresowań, jak również dostosowana do wieku. Prowadzimy ilość pracowni, prowadzimy ilość zajęć, zespołów i to oferujemy naszym mieszkańcom, zarówno tym najmłodszym, jak również tym dorosłym. Bardzo ważną pozycją w działalności MOK-u stanowi kino. To jest druga mała, tak zwana mała sala kinowa w Miejskim Ośrodku Kultury. My dziś już żegnamy się z Zawierciem, ale... Chciałbym dodatkowo wszystkich miłośników piłki siatkowej zaprosić na mecze Aluronu Wirtu Warta Zawiercie, który rozgrywa swoje mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej, z czego jako zawiercianie jesteśmy bardzo dumni.